W domu nina zastała wierę. Przykra niespodzianka. Nina chciała być sama. Chciała zastanowić się nad sytuacją. Wolała, żeby waria nie widziała jej wzburzenia, jej strachu. Waria leżała na łóżku pogrążona w lekturze. Zawsze odpoczywała w tej pozycji. Cały dzień na nogach mawiała. Kończyny muszą się zregenerować. Co dziś tak wcześnie. — Odwołano wykłady. A co? — Nic, tak, pytam. — Zupa i ziemniaki są pod poduszką — powiedziała waria. — No proszę. Ugotowała obiad. — Nie jestem głodna — westchnęła Nina. Usiadła przy stole plecami do warii. Ukryła twarz w dłoniach. Dobrze byłoby posiedzieć w samotności, pomyśleć. Obecność warii rozpraszała. Irytowała ta obłudna życzliwość, za którą, jak zwykle, krył się jakiś złośliwy podstęp. Masz kłopoty? Spytała Waria obojętnie. Dlaczego tak uważasz? Przecież widzę. Nie, wszystko w porządku. Nie powiedziałabym. Nina spojrzała na siostrę. O co ci chodzi? Daj mi spokój. Nie wolno spytać? Wolno. Tylko nie takim tonem, dobrze? Przez dłuższą chwilę waria milczała. Słychać było tylko szelest przewracanych kartek. To też przeszkadzało. Nie pozwalało zebrać myśli. Co to za afera w szkole? Jaka afera? No co się tam stało? spytała waria, nie odrywając oczu od książki. Skąd wiesz? Słyszałam. Od kogo i co słyszałaś? Nieważne od kogo, co, sama dobrze wiesz. A jednak chciałabym, żebyś mi to powiedziała. Waria pokręciła głową. Ale masz nauczycielski głos. Chciałam się od ciebie dowiedzieć, co się stało w mojej szkole, powtórzyła Nina. Do twojej szkoły zwaliła się komisja kontroli partyjnej. Doniosła tuśka na Siedkina. Zawsze była świnią. Teraz fakty. Faktów jest sporo, nie wszystkie pamiętam. Aha. Uczniowie utrącili nos Stalinowi, potem powiesili po piersie. Ktoś powiedział, że Stalin umarł, a on dzięki Bogu żyje. Co jeszcze? Liftina wyrzuciła komunistów i zastępowała ich podejrzanym elementem. Na lekcjach mówiono o Decameronie, Balmoncie, Siewiraninie, czyli o wszelkiej kontrze. Kto ci to wszystko powiedział? Już mówiłam, nieważne. Waria usiadła na łóżku. Siostry popatrzyły sobie w oczy. Wiem jeszcze coś. Ciebie też wzięli w obroty, tak, tak. Teraz wracasz z Rajkomu. Co się tam wydarzyło? Opowiedz. Wyrzucili cię z partii? Nina milczała. Waria wszystko wie. Skąd? A zresztą, jakie to ma znaczenie wie. Waria mówiła dalej, nie odrywając wzroku od twarzy siostry. Skłamałam. Wcale nie odwołano wykładów. Po prostu nie pojechałam do Instytutu. Wróciłam do domu i czekałam na ciebie. Chcę wiedzieć, co się dzieje. Mimo wszystko jesteś moją siostrą. Mimo wszystko. Nina poczuła skurcz w gardle. Jaka waria jest, taka jest. Ale to przecież jedyny bliski człowiek. Kogo jeszcze Nina ma na świecie? Nikogo. Ale w Tynę Fiodorowną aresztowano. Nie dziś, to jutro ją też aresztują. Waria oczywiście będzie interweniować. Nie opuści w nieszczęściu. Lecz nic nie wskura. Stamtąd się nie wychodzi. Trzeba uprzedzić warię, że też może być przesłuchiwana. Po raz pierwszy od wielu lat Nina uświadomiła sobie, że waria się jej nie wyprze. Nie zostawi na pastwę losu. Zapragnęła podejść do siostry, usiąść przy niej, położyć głowę na jej ramieniu, może nawet popłakać sobie. Tak bezsensownie kończy się życie. Przecież więzienie to koniec życia, koniec wszystkiego. Nie podeszła, nie usiadła obok siostry, nie przytuliła się, nie umiała przełamać tej obcości, która je dzieliła, nie umiała przełamać własnego charakteru. Powiedziała tylko: To prawda, komisja potwierdziła wszystkie zarzuty. Jestem w fatalnej sytuacji. Do partii rekomendował mnie Iwan Grigoriewicz Budiagin. Teraz jest w więzieniu, a ja nie powiadomiłam organizacji partyjnej, że to wróg ludu. W rajkomie poparłam Aliftinę Fiodorowną. Ona załatwiła mi pracę w szkole. Chciałam napisać petycję w obronie saszy. Zamilkła, a potem dodała, Ale w fiodorowną aresztowali zaraz po zebraniu. Była moim drugim wprowadzającym. Mam się jutro zgłosić do komitetu dzielnicowego. Wytarła oczy, nie mogła powstrzymać łez. Zgłosisz się, a po wyjściu cię zamkną, stwierdziła waria. Ta, cicho przyznała Nina. Musisz być na to przygotowana. Waria wstała, przeszła się po pokoju, stanęła obok Niny, pogłaskała ją po ramieniu. Nie martw się, coś wymyślimy. Ile masz pieniędzy? Dlaczego pytasz? Ile masz pieniędzy? Nina sprawdziła w szufladzie, potem w torebce. Sto dziesięć rubli. Ja mam dwieście, razem trzysta, podsumowała Waria. Świetnie. Wystarczy. A teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. Natychmiast spakujesz najpotrzebniejsze rzeczy. Ja wyjdę z walizką i zaczekam na ciebie przy stacji metra. Odwiozą cię na dworzec Jarosławski i pojedziesz do maksa. Potem wyślę depeszę, żeby cię spotkał. Jasne? Pakuj się. Ty chyba zwariowałaś. To ty zwariowałaś, przerwała jej waria w każdej chwili mogą po ciebie przyjść nawet w nocy zdajesz sobie z tego sprawę krytynko ale zaprotestowała nina żadnego ale jesteś hiatagurowką hiatagurowką Hiatagurowki. dziewczęta które w odpowiedzi na apel działaczki konsomoł valentiny semionowny hiatagurowa Dobrowolnie wyjeżdżały na radziecki Daleki Wschód, przeważnie w charakterze żon kadry zawodowej Armii Czerwonej. Wszystkie dziewczęta jadą teraz na Daleki Wschód. Nasi dowódcy potrzebują żon. Jedziesz do Maksa jako jego żona. Poczekaj, poczekaj, nie krzycz, poprosiła Nina. Nie mogę, przecież muszę iść jutro do pracy, mam lekcje. Idiotka, lekcje. Szkoła? Myślisz, że z więzienia będą cię dowozić na lekcję, tak? Powinnam załatwić skreślenie z ewidencji POP. Uważasz, że oni cię po prostu skreślą i powiedzą do widzenia? Przecież już stamtąd nie wyjdziesz. Ewidencja partyjna. Do diabła z tą partią, że też cholera jej nie weźmie. Waria przysunęła krzesło do szafy, ściągnęła walizkę. No trzymaj, trzymaj bo spadnie. Będzie huk na całe mieszkanie. Nina przytrzymała walizkę. Zaniosła na środek pokoju. Waria zeskoczyła z krzesła, otworzyła szafę. Pakuj swoje manele. Nina znów usiadła przy stole. Zaczekaj, muszę pomyśleć. A myśl sobie, myśl. Waria sama zabrała się do pakowania. Wrzucała do walizki sukienki bieliznę. Siedź, zastanawiaj się, póki jeszcze żyjesz. Otwórz oczy. Popatrz, co się dzieje. Policz, ilu sąsiadów już aresztowano. Nawet wierę Michałową Sapożnikową, malarkę, tę z trzeciej klatki. Namalowała Stalina z dziobatą twarzą. Przecież chorował na ospę. No i za tę jej ospę zarobiła dziesięć lat. Dzieci na podwórku śpiewały. Umarł Lenin. Nadjeżda została. Stalin żyje. Nadzieja przepadła. Nawet nie rozumiały, co śpiewają. O jaką nadjeżdżę chodzi? Pewnie od kogoś słyszały. No i się zaczęło. Starsze już siedzą. Nad młodszymi pracuje szkoła. Rodziców obrawia NKWD. Kto nauczył? Kto pierwszy zaśpiewał? Kto namawiał? Rozstrzeliwują twoich najważniejszych komunistów. Zamknęli Aleftinę, a ty? Kim ty jesteś? Płotką. Aresztują cię i wpakują kulkę w łeb. Skoro nie zależy ci na życiu, to pomyśl przynajmniej o innych. W śledztwie na Łubiance wyduszą z ciebie co tylko zechcą. Oni torturują ludzi. Wydasz Iwana Grigoriewicza, Aleftinę, wszystkich znajomych, Wszystkich nauczycieli łącznie z nieszczęsną Iryną Juliewną. Jeśli chcesz wiedzieć, to właśnie ona opowiedziała mi, co się stało. Waria wyprostowała się. Popatrzyła na ninę. Nina siedziała ze zwieszoną głową. Po aresztowaniu Leptin twoja szkoła zostanie uznana za gniazdo. Tak napisze prasa: Gniazdo wrogów i szkodników. Nie łudź się. Zamęczą cię w śledztwie. Podpiszesz, co ci tylko podadzą. Przez ciebie ucierpi wielu niewinnych ludzi. Gdzie są twoje pantofle? Aha, tutaj. Wyciągnęła z podłóżka kosz z obuwiem. Będziesz chodzić z Maksem na tańce. Na pewno jest tam dom Armii Czerwonej. A jeśli przyjdą po mnie dziś w nocy? Wątpię. Przecież masz wezwanie na jutro, nie stawisz się. Kiedy zaczną cię szukać, powiem tak, nie mam pojęcia, gdzie może być. Nie rozmawiamy ze sobą. Pewnie nocuję u Amanta. Zresztą i tak nie przyjdą. Nie zjawisz się w szkole ani w rajkomie, pomyślą, że zachorowałaś, a zanim się połapią, będziesz już u maksa. Od razu leć do Urzędu Stanu Cywilnego, zmieniasz nazwisko na Kostina i sam diabeł cię nie znajdzie. Zobaczysz, w ogóle nie będą cię szukać. Spróbuj odnaleźć w Rosji jedną kobietę, w dodatku Iwanową. Nina milczała. Zdejmuj kapcie, schowam je do torby, przydadzą się w podróży. Nigdzie nie pojadę, wyszeptała nagle Nina. Nie mogę uciekać przed swoją partią, nie mam prawa. Waria schyliła się, ściągnęła jej kapcie z nóg, Nina ani drgnęła. Nie uciekasz od partii, uciekasz od kuli w potylicę. Po co partii twój trup? Wszystko mi jedno, nigdzie nie pojadę, rozumiesz? Nie pojadę. Waria chwyciła siostrę za ramiona, potrząsnęła nią z całej siły. Ach tak! Nie pojedziesz? To leć na łubiankę. Leć, błaga ich o przebaczenie, kajaj się, wydaj wszystkich, zakapuj. Może cię nie rozstrzelają, może tylko wyślą do łagru. A jak zostaniesz kapusiem, to może w ogóle cię nie zamkną? Idź, idź, potrząsała siostrą. — Jazda. Spełnij swój partyjny obowiązek, na co czekasz. Nie życzę sobie, żeby oni tu przyszli. No idź. Zerwała z wieszaka płaszczniny, cisnęła jej na kolana, rzuciła buty pod nogi. Ubieraj się! Uspokój się. Nina podparła głową rękami. Zaczekaj. Musimy wszystko przemyśleć. Waria usiadła na łóżku. Zgoda. Przypuśćmy, że pojadę powiedziała Nina przypuśćmy, że mi się uda a co z tobą? Przecież przyczepię się do ciebie. Waria uśmiechnęła się, pokręciła głową. O mnie się nie martw, dam sobie radę, możesz być spokojna powiem prawdę. Ja tu nie mieszkam. Sąsiedzi mogą potwierdzić. Mieszkałam z mężem gdzie indziej. Czasem tu nocuję, ale bardzo rzadko. Z siostrą w ogóle nie rozmawiam. Pokłóciłyśmy się tuż po moim zamążpójściu. Nic o niej nie wiem. Cały dzień jestem w pracy, wieczorem studiuję. Nie przejmuj się. Nie mam pojęcia o aferach w Twojej szkole. Nie wtrącam się w Twoje sprawy. Gdzie jesteś? Skąd mam wiedzieć? Dwa lata temu wyjechałaś na cały miesiąc. Dopiero po Twoim powrocie dowiedziałam się, że byłaś w Leningradzie, na jakimś kursie. No, ale przecież wiedziałaś. Nieważne. Przecież oni nie mają o tym pojęcia. Powiem, że nic nie wiem o twoim życiu, a ty moim. Rozumiesz? A zresztą dość tego już. Nie rób z siebie idiotki. W tej chwili decydują się twoje losy. Wybierasz między życiem a śmiercią. Została ci ostatnia szansa. Wyjazd do maksa. Natychmiast. Jutro może być za późno. Zaczną cię śledzić, albo od razu aresztują. Dziś też mogli mnie śledzić powiedziała Nina. Zobaczą, że ujeżdżam i zatrzymają na ulicy. Wtedy naprawdę będzie po mnie. Skoro uciekam, to jest moja wina. Dziś cię nie śledzili, na pewno najwyżej w drodze z komitetu do domu chociaż raczej wątpię. Przecież poszłaś w przeciwnym kierunku. Poza tym jest wieczór. Oni też muszą odpoczywać. Jeśli nawet nas zaskoczą, mało prawdopodobne, ale załóżmy, że to możliwe, to też się nie połapią, która z nas wyjeżdża. W razie czego powiemy, że ja. Przestań już o tym myśleć. Na pewno się nam uda. Wyjdę z walizką, na mnie nie zwrócą uwagi. Ty przemkniesz się kuchennymi schodami i pójdziesz na stację metra. Nineczko, kochana moja, błagam cię, uspokój się. Przestań się bać tego całego rajkomu. Oni sami trzęsą się ze strachu, boją się o własną skórę. I dlatego robią wszystko, żeby wyrzucić cię z partii i aresztować. Zamknęła walizkę. Zjedz choć trochę zupy przed wyjazdem. Dobrze, nalej. Zgodziła się Nina, sama nie miała siły wstać. Oczywiście masz wiele racji, ale do końca życia ukrywać się pod nazwiskiem maksa, bać się, że ktoś mnie rozpozna, zdemaskuje, doniesie. A kto cię rozpozna na Dalekim Wschodzie? Jeśli nawet spotkasz jakichś znajomych, to przecież jadą tam tysiące dziewczyn, tysiące hiata górowek. Jesteś jedną z nich. Za trzy, cztery lata wrócisz do Moskwy. Przez ten czas w ogóle o tobie zapomną. Ci z Rajkomu sami będą siedzieć. Nino, ratuj się. Na szczęście masz maksa. Kocha cię. Ty też go kochasz. Wolisz celę na ubiance, obóz albo kulę w łeb? Zbieraj się, jedziemy. Nina popatrzyła na nią smutnym wzrokiem. Wstała. Tak, masz rację. Muszę wyjechać. Za jakiś czas skończy się to całe szaleństwo i komisja kontroli partyjnej uczciwie rozpatrzy moją sprawę. No właśnie, przytaknęła waria. Miała ochotę odpowiedzieć złośliwie, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej, ale ugryzła się w język. Nie można denerwować niny. Chwała Bogu, że się zgodziła. Wszystko poszło jak spłatka. Nina wymknęła się tylnym wyjściem. Przez świńcowy rożok i zaułek dzienieżnej dotarła do stacji metra. Waria czekała przy kasach. Wszędzie przelewały się tłumy. Ludzie pędzili do pociągów, popychali innych, stali w kolejkach do automatów, telefonowali, kleli. Patrząc na tę swojską, choć irytującą moskiewską krzątaninę, Nina znowu się zawahała. Waria zostanie sama, a jeśli ją aresztują, zemszczą się. Jak sobie poradzi? Waria sięgnęła po walizkę, ale Nina złapała siostrą za rękę. Wariusza, posłuchaj, jesteś pewna, że dobrze robimy? O Boże, jęknęła waria. A jeśli nigdy się już nie zobaczymy? Owszem nie zobaczymy się, jeśli dziś nie wsiądziesz do pociągu. Nie możemy wracać do domu. Mogą już na nas czekać. Czy ty tego nie rozumiesz? Nina milczała, wreszcie powiedziała. Dobrze, idziemy. Zeszły na peron i o jedenastej znalazły się na dworcu jarosławskim. Miały jeszcze godzinę. Pociąg do Habarowska odchodził o północy. Kursował raz na dobę. Biletów oczywiście nie było. Waria poszła do dżurnego ruchu i powiedziała, że spóźniła się na specjalny pociąg Jata Górowek, który odjechał o ósmej. Spóźniła się, bo ma chorą matkę. Jej dokumenty zostały w pociągu. Musi dogonić transport. Ładna, zgrabna, pewna siebie, bez trudu oczarowała dżurnego. Spojrzał na rozkład. Poinformował warię, na jakiej stacji musi wysiąść z ekspresu, żeby złapać swój transport, i zaoferował bilet do tej stacji. A jeśli ekspres się spóźni, co zrobię, jeśli nie dogonię swojego pociągu? Jak się stamtąd wydostanę? Nie, nie, wolałabym bilet do samego Habarowska. Ale po co aż tyle płacić? zmartwił się dyżurny. O, niech pan się nie martwi. Uspokoiła go waria. Moje koleżanki nie wiedzą do kogo jadę, ale ja mam narzeczonego. Czeka na mnie w Chabarowsku, jest majorem. Zapłaci za mój bilet. Jak pani chce, powiedział dyżurny, poszedł z warią do kasy i polecił wydać bilet. Proszę pozdrowić swojego majora. Był zapewne pod wrażeniem uroczystego pożegnania świata górowek, które odjechały o ósmej. Wsiadły do wagonu, znalazły miejsce, położyły walizkę. Nie wyszły już na peron. wolały nie ryzykować. Po przyjeździe wyszli depeszę na posteresant, na pocztę główną. Listy też tylko na posteresant, instruowała waria półgłosem. Mogę zadepeszować z każdej większej stacji. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zadepeszuj po przyjeździe. Tak czy owak, czekaj na wiadomość. Zaglądaj na pocztę. Wyślę kartkę z drogi. Nina mówiła rzeczowym tonem. Była opanowana, jak zawsze, gdy podjęła już ostateczną decyzję. Nie powiedziała tego Warii, ale postanowiła zachować legitymację partyjną i zgłosić się z nią do POP w pułku Maxa. Zostanie członkiem tej POP. Organizacja ściągnie z Moskwy jej akta personalne i tam w Chabarowsku rozpatrzy sprawę. Powzięty plan uspokoił Ninę. Odzyskała równowagę i pewność siebie. Poza tym udało się zdobyć bilet i bez kłopotów wsiąść do pociągu. To też dodawało otuchy. Oczywiście trochę się denerwowała. Pociąg jeszcze stał, po korytarzach kręcili się podróżni. Trzeba było odwracać głowę, żeby nie widzieli twarzy. Wreszcie wszyscy wysiedli. Konduktorka kazała odprowadzającym opuścić wagon. Siostry objęły się, ucałowały. Od jak dawna tego nie robiły, czy w ogóle kiedyś się całowały? Może w dzieciństwie. Nie podchodź do okna, wyszeptała waria i wyszła z wagonu. Rozległ się gwizdek. Pociąg powoli ruszył. Waria patrzyła w okno, przy którym powinna siedzieć Nina, ale za szybą dostrzegła tylko jakąś obcą twarz. Depeszę do Maksa wysłała z dworca Leningradzkiego. Uznała, że tak będzie bezpieczniej. Orżonikidze stawił się u Stalina o 15.00. W paru zdaniach zreferował sytuację w przemyśle ciężkim. Mówił oschle, nieprzyjaźnie, ogólnikowo: wszystko w porządku. Byłoby w jeszcze lepszym porządku, gdyby nie bezpodstawne aresztowania wśród członków kadry kierowniczej. Stalin podał mu depeszę od Berii. Beria informował, że władze resortu przemysłu ciężkiego zataiły fakt awarii na jednym z wydziałów rafinerii bałachińskiej. Ordżonikidze spojrzał ze zdziwieniem. — Jaka znowu awaria? Kiedy? — Przeczytaj. Ordzhonikidze doczytał do końca. Zdziwił się jeszcze bardziej. — To było pół roku temu, w lipcu. Drobna awaria, usunięta na miejscu. Zmiał depeszę. Uderzył pięścią w blat. — Łajdak, prowokator! Nie chcę nawet o nim słyszeć. Niech mi zezwoli na widzenie z bratem. Oddaj depesze. Ordżonikidze cisnął depeszę na stół. Stalin wziął ją, rozprostował, wygładził. Po co się tak denerwować? Zwłaszcza z chorym sercem. Przygotowałeś już te z referatu na plenum? Nie. Ordżonikidze włożył do ust tabletkę nitrogliceryny. — A kiedy to zrobisz? Nie wiem. Plenum zaczyna się za dwa dni, musisz się pośpieszyć. Wszyscy uczestnicy przedstawili już konspekty do zatwierdzenia. Będą gotowe, to przedstawię, o ile uznam za stosowne. Jestem członkiem biura politycznego i sam decyduję, o czym mam mówić. Nie potrzebuję akceptacji jeżowa. Po chwili milczenia Stalin powiedział. Tak, jesteś członkiem biura politycznego i masz prawo wygłaszać własne poglądy, ale na plenum KC będziesz musiał zreferować stanowisko biura politycznego, stanowisko kierownictwa partii. W przeciwnym razie znajdziesz się w opozycji wobec biura politycznego, w opozycji wobec kierownictwa partii. Wystąpisz przeciwko partii. Pomyśl o konsekwencjach tego kroku. Przypomnij sobie los tych, którzy próbowali występować przeciwko partii. Zastanów się. Idź do domu, uspokój się, przemyśl to. Porozmawiamy, kiedy się uspokoisz. Ordżonikidze wstał z hałasem odsunął krzesło. Porozmawiamy na plenum. Wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Po pół godzinie zjawił się Mołotow w towarzystwie Kaganowicza, Woroszyłowa, Mikojana i Żdanowa. Omówili sprawy bieżące i stan przygotowań do plenum. Zajrzał po skrybyszew. Towarzyszu Stalin, jesteście proszeni do telefonu. Dzwoni Zinaida Gawriłowna, Ordzonikidze. Czego chce? Coś się stało z Grigoriem Konstantynowiczem. Stalin pokręcił głową. Był tu, awanturował się, brał tabletki. Mówiłem mu, żeby uważał na serce. Pewnie znowu miał atak. Podniósł słuchawkę. Słucham. Co? Nie gadaj głupstw. Trzeba było schować pistolet. Powtarzam, nie opowiadaj bzdur. Zaraz będę. Wezwę lekarza. On odłożył słuchawkę, powiódł ciężkim wzrokiem pozebranych. Sergo się zastrzelił. Wszyscy milczeli. Stalin sięgnął po słuchawkę drugiego telefonu. Towarzysz Jeżow, towarzysz Ordzonikidze właśnie się zastrzelił. Wezwijcie lekarzy, jeśli nie uda się go uratować. Niech do mnie przyjdzie komisarz ochrony zdrowia, towarzysz Kamiński. Odłożył słuchawkę i, nie wypuszczając jej z ręki, powiedział. No cóż, pójdziemy zobaczyć, co się tam stało. Wyszli. Obok nich przemknęła karetka, stanęła przed bramą domu Ordżonikidze. Z samochodu wysiadło kilku ludzi w płaszczach narzuconych na białe fartuchy. Wbiegli na schody. Stalin zwolnił kroku. — Nie przeszkadzajmy lekarzom! Nikt się nie odezwał. Powoli weszli po schodach. Drzwi mieszkania były otwarte. Sergo leżał na łóżku w sypialni. U wezgłowia stała zaszokowana Zinaida Gawriłowna. On znał ją od wielu lat i do dziś nie mógł zrozumieć gustu Serga. Taki przystojny mężczyzna, a ożenił się gdzieś na Syberii, z wiejską nauczycielką. Brzydką, niepozorną, cichutką. Co ten sergo w niej widział? Spojrzała na Stalina z przestrachem, zagryzła wargi. Wokół łóżka krzątali się lekarze i sanitariusze. Wycierali podłogę, zmieniali pościel. Kierował nimi niski brunet w białym fartuchu. Ruchami głowy pokazywał, co mają robić. Bez słowa wskazał Browninga na krześle. Sprzątnąć. Stalin był szybszy. Wziął broń. Sprawdził bezpiecznik. Schował do kieszeni. Lekarze skończyli. Odeszli od łóżka. Sergo leżał na wznak przykryty kocem do pasa. Ręce wyprostowane. Palce dłoni splecione. Brunet spojrzał na Stalina. I co? spytał Stalin. Zgon nastąpił mniej więcej pół godziny temu. Zwięźle po wojskowemu zamordował tamten. Tak to jest, kiedy człowiek nie liczy się ze swoim chorym sercem, powiedział Stalin, mierząc zebranych posępnym wzrokiem. I nie przestrzega zaleceń lekarzy. Uwaga ta była przeznaczona dla ekipy medycznej. Wszyscy powinni wiedzieć, że towarzysz Ordzonikidze zmarł na serce. Żadna inna wersja nie wchodziła w rachubę. Jedźcie, polecił Stalin Brunetowi i uważnie przyjrzał się Zinaidzie Gawriłownej. Kobieta spuściła oczy. Przekażcie swoim przełożonym, że sekcji nie będzie. Nie pozwolimy krajać naszego drogiego serga. Lekarze wyszli. Członkowie biura politycznego otoczyli łóżko. Patrzyli na twarz zmarłego. Jedynie Mikojan stał na uboczu, oparty o ścianę. – Zino, przejdźmy do gabinetu – powiedział Stalin. Weszli do gabinetu. Za oknem rozpościerał się park aleksandryjski. Stalin starannie zamknął drzwi. – Coś ty brdziła przez telefon? – nie brydziłam. Łamiącym się głosem odpowiedziała Zynaida Gwryłowna. — Josifie, daję słowo honoru. Byłam na dole. Przyjechał goniec z czarną teczką. Pomyślałam, że to z biura politycznego. Nowy goniec, nieznajomy. Pytam go, a gdzie Nikołaj? Nikołaj to ten, który zawsze przynosił pocztę. — Goniec powiedział, że Nikołaj wziął dziś wolny dzień. Załatwia sprawy rodzinne. Poszedł na górę, żeby zanieść teczkę. — Wiem, że miał zanieść teczkę — przerwał Stalin. — Przecież po to przyjechał. Dalej! Poszedł, potem schodził na dół i mówi — Zinaido Gawriłowna, słyszałem wystrzał. I odjechał. Wchodzę, patrzę — a Grigori zabity. Co to znaczy zabity? Chcesz powiedzieć, że Goniec go zastrzelił? Nie, nie, tego nie twierdzę, absolutnie nie, ale to wszystko jakieś takie dziwne. Słyszałaś wystrzał? Nie słyszałam. Gdyby Goniec zastrzelił Serga, to by po prostu odjechał. Po co miałby ci mówić, że słyszał wystrzał? Żebyś pobiegła na górę, wezwała lekarza, uratowała męża, żeby towarzysz Ordzonikidze mógł potem rozpoznać zamachowca? No wyjaśnij mi, dlaczego powiedział ci o wystrzale? Poza tym, w jaki sposób mógł go zamordować? Przecież to śmieszne, nonsens. Rozumiem twój stan, ale nie wolno tracić głowy. No tak, zaczęła Zinaida Gawriłowna. Ja niczego nie twierdzę oczywiście, że to możliwe, może zwyczajny zbieg okoliczności. Żadnego zbiegu okoliczności. Twoje babskie przewidzenia, twoje idiotyczne podejrzenia mogą stać się źródłem plotek, plotek szkodliwych dla partii. Czy ty tego nie rozumiesz? Weź się w garść. Jeśli będziesz rozpowszechniać jakieś oszczercze plotki, partia cię ukaże. Nie nadużywa jej cierpliwości. Sergo popełnił samobójstwo, ale partia nie chce kompromitować towarzysza Ordzonikidza. Partia pragnie ocalić jego dobre imię. Dlatego podamy do wiadomości, że Sergo padł na posterunku, zmarł na zawał serca. Taka będzie oficjalna wersja partyjno-rządowa. Jako członek partii nie możesz jej podważać. A teraz idź do zmarłego. Powiedz Klimowi, żeby tu przyszedł. Zinaida Gawriłowna wyszła. Rozpłakała się dopiero za drzwiami. Stalin podszedł do biurka. Leżały tam otwarte broliony, teczki, notatki. Przejrzał je pobieżnie. Jest. Referat na plenum wszedł Woroszyłow. Stalin pokazał mu brojony. To konspekt referatu. Dopilnuj, żeby przekazano go poskrybyszowowi. Papiery z szuflady też. Wszystkie.